Pamiętacie jeszcze Amanda the Adventure? Tak, to ta gra przypominająca Dorę, która jednak jest dużo mroczniejsza i kryje ze sobą przerażającą historię. Już zrobiłem na jej temat film, gdzie wyjaśniłem wszystkie dotychczas dostępne taśmy w grze, jednakże w ostatnim czasie, a dokładnie kilka dni temu, wyszedł masywny update, który dodał jedną, ale bardzo długą i zacną taśmę, którą dzisiaj postaram się przeanalizować. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, o ile jeszcze nie oglądałeś tego filmu, to zrób to lepiej teraz, bo w przeciwnym wypadku nie zrozumiesz całej fabuły, którą dzisiaj zamierzam kontynuować. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na temat Amanda The Adventures okazji nowego update'u, który dodał naprawdę wiele od tego całkiem min obrazka, który może coś sugerować, który prezentuje dwie postaci. Mianowicie brata i siostrę, czyżby była to Amanda i Wooly? No nie wiem, myślę, że dowiemy się kiedyś, natomiast naprawdę mamy o czym rozmawiać, więc moi drodzy, nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie. Zostawcie jeszcze suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów. Zostaw także kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś dalej fajnie pozycjonować. Podaj też do mojego Instagramka, linki masz w opisie, a tymczasem już nie przedłużam. Jeżeli już siedzicie wygodnie, to rozsiądźcie się jeszcze wygodniej, albowiem przed wami kompletne wyjaśnienie nowej taśmy w Amanda The Adventure. Zatem jakieś kilka dni temu wyszedł update do tej starej gry, nie wiem czy o niej pamiętacie, Amanda The Adventure. Tak, na pewno nie pamiętacie, bo wielu z was pisało mi, że wyszedł update, więc przed wami analiza update'u. Update nie dodał jakoś wiele, dodał mianowicie tylko jedną nową taśmę VHS, czy tam jak kto woli kasetę VHS. Aby ją odblokować, musimy po prostu przejść przez pierwsze dwie taśmy, tak jak robiliśmy to w podstawowej wersji gry, a ta nowa, bonusowa, ta z tego update'u pojawi się od tak, przed trzecią taśmą. Jej nazwa to taśma, no właśnie, nie wiadomo jaka, bo drugi człon tej nazwy został zamazany. Zatem rzućmy to okiem. Na samym początku Amanda wraz z Wooly są w lesie, późną nocą, widać, że może jest to jakaś wichura czy coś koło tego, ale to raczej nadinterpretacja, te wszystkie drzewa, w których, jak wspomniałem w poprzednim materiale, mogą znajdować się dusze innych ofiar tego ziomka. No jest ich tutaj całkiem sporo, ponadto sama otoczka i klimat całości jest znacznie inny od całej reszty taśm. Tutaj faktycznie widać, że jest tutaj coś bardziej niepokojącego. Wracając późną nocą, mała dziewczynka wraz ze swoim ziomkiem owcą poszli sobie szukać skarbu w lesie. Tak, to trzyma się kupy, naprawdę. Ponadto Wooly jest jakiś taki obsrany względem tego, co za chwilę może zobaczyć, kiedy wykopią skarb. Ale cóż, nie uprzedzajmy faktów. You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah, right, yeah, but we still don't know where the treasure is, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? Gracz musi wybrać, czy skarb jest zakopany za krzyżykiem, za kółkiem, czy za kwadratem. I oczywiście za krzyżykiem, bo kto by się tego inaczej spodziewał. Ale jeżeli zrobimy to inaczej, to będzie tak jak w całej reszcie gry. Amanda zdziebko się podkurzy i wskaże nam właściwą odpowiedź, którą będziemy musieli kliknąć. There it is. Treasure awaits. Looks like the spot. But how are we supposed to get at it under all the dirt? Bah. Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now, we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Następnie przyjaciele podchodzą pod znak krzyżyka i wówczas gracz musi wybrać, jak w tych starych myszkach Miki. To są jakieś referencje do mojego dzieciństwa, kiedy była ta myszka Miki, gdzie były cztery rzeczy do wybrania. I musiałeś mówić, że wybierasz to albo tamto. Pamiętam to. Tutaj natomiast mamy trzy rzeczy do wybrania. Jest to łom, którego nasi przyjaciele już użyli do otworzenia drzwi, co może być trochę dziwne, jako iż jest bajka raczej dla dzieci, co nie? Znaczy gra dla dzieci. Następną rzeczą, którą możemy wybrać, jest także już użyty przez przyjaciół sznur, zawinięty w pętlę. Nie wiadomo do końca, do czego został on wykorzystany, jednakże patrząc na to, że zostało to ocenzurowane, możemy się tylko i wyłącznie tego domyślać. Zatem teraz pozostaje nam już tylko łopata. Tak jest? Musisz pisać łopata. Nie, nie. Po angielsku, ziomuś. Łopata. Tak, pięknie. The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone... Okay, that's enough. Bah. No, I can't let you do this anymore.
I don't care what you do to me. You, take the tape out now and destroy them. Burn them, whatever, just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these. Anyone want- Tak jest, teraz szybciutko przeanalizujmy to, co przed chwilą zobaczyliśmy. Woolly się wkurzył, bo jak wiecie, z nim od początku było coś nie tak. W sensie, nie tak w odniesieniu do całej reszty świata przedstawionego. On dobrze wiedział, że coś tutaj jest na rzeczy, że coś dzieje się nie w tą stronę, gdzie powinno się dziać. O ile dobrze to wytłumaczyłem. W pierwszej taśmie jest obsrany, w drugiej taśmie jest jeszcze bardziej obsrany, a w trzeciej taśmie go nie ma, bo był tak obsrany, że go zutylizowali. I zutylizowany został tutaj, bo obsrał się na tyle, że zaczął mówić o tym, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Wówczas Amanda się wkurzyła, zaczęła zmieniać się w jakieś nie wiadomo co i tak jest. To myślę, że potwierdza moją tezę, że Amanda to tak naprawdę ten demon z samego końca trzeciej taśmy. No i to by było na tyle w kwestii Woolly'ego, ale spokojnie, ta taśma jeszcze się nie skończyła. Lwia jej część dopiero przed nami. Po chwili całość zamienia się w nagranie typu found footage, czyli kręcone z ręki. Bohater, czy też antybohaterki, wie kto, jest teraz w lesie. No, prawdopodobnie w lesie, ale raczej tak, późną nocą. I zobaczmy, co tam udało mu się wymyślić. Następnie gościu podchodzi do swojego rodzaju ołtarzu, czy też niektórzy nawet twierdzą, że grobu, ktoś jest tutaj pochowany. Czyżby Woolly? Bohater kładzie tam też kasetę VHS, którą dane było nam przed chwilą oglądać. Wówczas bierze do ręki zapalniczkę i wtedy pojawia się pole, gdzie musimy wpisać pewne pięcioliterowe słowo. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, co trzeba tam wpisać. Miałem kilka teorii, jednak wszystko szlak trafił. Możliwe, że jest tutaj faktycznie jakiś ciąg liter, który pozwoli nam na spalenie tego czegoś z patyków. Aczkolwiek w przeważającej większości przypadków po prostu nie wiadomo, co tam wpisać i gościu po prostu odchodzi z taśmą i wchodzi do domu. Ale to za chwilę, zobaczcie tylko, jak tam idzie. Tutaj chciałem się na moment zatrzymać. Tutaj jest pudełko, gdzie mamy całą resztę taśm. W 100% nie jestem pewien, co tam pisze, jednak chyba jest to Cursed Tapes, Do Not Watch. Przeklęte taśmy, nie oglądaj. Nie oglądaj jest podkreślone i zaznaczone dość mocno. I wówczas jesteśmy świadkami rozmowy telefonicznej między tym gościem, który właśnie wrócił na chatę, który to wszystko nagrywa, a także kimś innym, który jest po drugiej stronie słuchawki. Rozmowa dotyczy kaset. Hello? Yeah, hey. Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just off the highway. Yeah, not too far, right? It wasn't that hard. Yeah, no, they're all... Hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? No, nobody was there. It was just me. Yeah, no, the tapes are all destroyed too. They're gone. Every single one. Yeah, no problem. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Have a good night. I'll talk to you soon. Yeah, bye. I w tenże właśnie sposób kończy się ta nowa taśma, która właśnie została dodana w tym update'cie. Jestem naprawdę ciekaw, w jaką stronę dalej rozwinie się ta historia i co zobaczymy w jakichś kolejnych update'ach czy coś. Swoją drogą super jest zrobienie takich update'ów do darmowych gier, darmowych update'ów,
a nie tyle co otworzenia kolejnych części. Naprawdę, to mi się bardzo podoba i myślę, że jeszcze kilka takich update'ów dostaniemy przed ewentualną dwójką. Tymczasem, moi drodzy, myślę, że powoli możemy się już żegnać. Naprawdę fajny był ten update i czekam na więcej. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i czy wam również się to spodobało. Jak tak, to zostawcie po sobie jakąś opinię w komentarzu, a także suba na kanale i kciuka w górę pod tym filmem, bo po pierwsze chciałbym dobić 200 tysięcy widzów jak najszybciej, a także żeby ten film mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Wpadaj też do mojego Instagramka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę, cześć!